Kielce Rzeszów, etap numer 3. Także jedziemy na południe. Van Gineken ze swoją koszulką obrzydliwą. O rany, kondycja dnia minus 4. Ojej. Na szczęście uderzyło nas bardziej w góry i bardziej w wytrzymałość. Nie uderzyło nas za bardzo w sprint, ale minus 8 do wytrzymałości i odporności to jest, no szczególnie ta odporność, to będzie znaczyło, że w najważniejszym sprincie dużo szybciej zejdzie nam ta stamina sprinterska. No i jeżeli też peleton narzuci tempo, to ciężko będzie się utrzymać z nimi. Czy inaczej, więcej staminy stracimy, żeby się utrzymać w peletonie. Jakieś ataki tam poszły, ale idzie kontra z peletonu. Giant i Trek nie chcą ich odpuścić. Domagalski też przejeżdża do przodu. Trzyma ich tam. To jest zawodnik z Treka. To jest zawodnik z Treka, który próbuje ich tutaj złapać. Puścił w tym momencie koło dla Gianta. Czemu oni ich tak gonią? Kto tam jedzie z przodu? Czy jedzie tam ktokolwiek istotny? No powiedzmy, że Pichot. Jedyny, który zdobywał jakieś tam dość wysokie miejsce z tych wszystkich kolarzy, ale tak to szczerze mówiąc, pośród tej uciekającej grupy to nie ma jakichś kolarzy, którzy są bardzo, bardzo dużym zagrożeniem dla obecnych liderów. Ale tempo jednak zostało narzucone duże, o 50, ponad 50 na godzinę w tej chwili jedziemy w peletonie, więc zdecydowanie nie podoba się liderom obecna sytuacja. Ja może nie będę jechał tak bardzo z przodu, troszeczkę byśmy się schowali, bo jednak nie zależy mi, żeby tam jechać w tym momencie w czubie. Troszeczkę się schowajmy. Do środka byś się schował, kolego. Do środeczka. Dobra, myślę, że będzie dobrze. Tempo ogromne w tym momencie. Domagalski prowadzi w ogóle wyścig. Do nas Domagalski teraz. Skasowali jedną ucieczkę. Chyba czyżby puścili po skasowaniu tej ucieczki? I tak jest. I puszczają. No tak to jest. Peleton działa bardzo zero-jedynkowo. Albo goni, albo nie goni. Jeśli ucieka się i widzi się, że peleton goni, to najczęściej najlepszą opcją jest odpuścić. Ale czasami udaje się pojechać bardzo mocno na tyle, że peleton po dość długim gonieniu stwierdza, że jednak się nie opłaca, że jednak będzie to zbyt kosztowne, żeby ich dogonić. No, najczęściej oznacza to, że trzeba jechać bardzo wysokim tempem, bardzo długo, co najczęściej nie opłaca się znowu tobie jako uciekającemu zawodnikowi, bo peleton, nawet jeżeli uciekłeś na 20 km, to za 100 km ty już umrzesz, a peleton będzie jeszcze w bardzo dobrej formie. Jedziemy obok zawodników za Stany, przyzwyczajamy się troszeczkę na przyszły sezon już. Przymierzamy się tutaj do jazdy obok Maćka Bodnara, z którym będziemy jeździć, mam nadzieję, w przyszłym sezonie. Tak, bo pamiętam, że Bodnar podpisał kontrakt już na 2018 rok, więc będziemy kolegami z zespołu. No i w tej chwili peleton nie pracuje, dają odjechać. Ucieczce, tętno, kolarzy 90, to jest tętno spacerowe. Jeśli chodzi o kolarstwo, teraz dopiero wyjechał naprzód Trek, z tego co widzę. Zobaczmy, gdzie jest lider wyścigu. Gdzież on jest? Bo go tu nie widzę nigdzie. Tutaj chyba dopiero jest, tak. Bardzo mocno z tyłu, tak staram się przeskoczyć. Troszeczkę zwolnijmy, bo mi to nie idzie.
Tu jest Arndt, a gdzie jest lider klasyfikacji górskiej? To mnie jeszcze interesuje, bo jeszcze nie widzieliśmy koszulki z klasyfikacji górskiej. Cyk, jest różowa koszulka lidera klasyfikacji górskiej, koszulka T-Mobile'u. Z zespołu Ernest. Z tą piękną panterką. 97 km do mety, 3 minuty tylko przewagi uciekających, 5 kolarzy, więc nie za dobra przewaga, nie za duża. Kto tam jest? Pichot, o którym mówiliśmy, Vernot z BMC, Asselman, Nulau i Habo. Tak jak wspominałem, nie ma jakichś wielkich nazwisk w tej grupie. No a ja też nie bardzo mogę szaleć. Ze względu na swoją wytrzymałość, raczej muszę jechać ostrożnie. Dostałem też minus 3 do jazdy po płaskim, co też nie jest najlepsze. Szykuję, słuchajcie, taki filmik na premiery lutego. Ciekaw jestem, na co wy czekacie, na jakie gierki w lutym. Czy macie coś na oku, w co chcielibyście w lutym pograć? Czy są jakieś takie tytuły, na które w konkretnym miesiącu czekacie? Czy w ogóle są jakieś gierki, które w tym roku się czeka? Wydaje mi się, że kilka takich gierek jest. Może to być na przykład na pewno Mass Effect Andromeda. Niektórzy pewnie czekają w lutym na For Honor. Ale zdecydowanie mniej tych gierek niż w poprzednich latach. Takie, których pamiętam, że wychodzi takiego dnia, nie? 65 km do mety, 2 minuty 50. Przewaga utrzymuje się dość stabilnie, to znaczy, że peleton kontroluje przebieg, no a przede wszystkim kontroluje przebieg Giant z Trekiem, którzy no, cały ten wyścig kierują peletonem, zarządzają tutaj tempem od pierwszego etapu. O, Talański. Proszę bardzo, Talański to też będzie kandydat do walki w górach. Bardzo, bardzo duży kandydat do walki w górach. Reprezentujący ten afrykański Team Dimension. Został tutaj kolarz z IEM-u, jak dobrze widziałem. Tak jest. Czego mi się wtedy kolarze Treka pomylili z kolarzami IEM-u, jestem ciekaw. To w sumie z przodu, tak patrząc od przodu, to można się pomylić. Tu mamy IEM, tu mamy Trek. No IEM widzę dołączył do Gianta i do Treka w walce o narzucanie tempa. Nie chcą zostać zepchnięci na drugi plan. Zobaczmy naszą staminę. Widzicie ten żółty paseczek? Tyle staminy w tym momencie nam spadło. To wszystko przez to minus 8, które mamy. Bo to znaczy, że mamy wytrzymałości 59. To jest poziom... No to jest poziom amatorski, kurde. Nie da się tego inaczej powiedzieć. Stamina, wytrzymałość na poziomie 59. To znaczy, że do mety dojedziemy naprawdę bardzo zmęczeni. Chociaż do ucieczki zostało 55 sekund, więc nie trzeba ich gonić jakimś bardzo wysokim tempem. Może się tak okazać, że ostatnie metry pojedziemy dość wolno. Ostatnie kilometry. Już tam widać było nawet tą piątkę. Oni teraz jeszcze będą chcieli powalczyć o premię sprinterską i prawdopodobnie po tej premii sprinterskiej, i tu już jest brama premii sprinterskiej, po tej premii sprinterskiej już prawdopodobnie sobie odpuszczą ucieczkę, bo już nie będzie to miało większego sensu. Za chwilę kolarze Treka, IEM-u i Gianta wciągną ich w paszczę peletonu. Lider powoli powinien się zacząć. Janiszewski przebił oponę, o rany. Widzimy go tam z tyłu, zostaje chłopak przebitą oponą, ale zdążyli mu dać nowy rower. Może się utrzyma, peleton dość wolno jedzie, 47, Janiszewski na dużym sprincie. Udało mu się dojechać do grupy. Fajnie. Fajnie, dobrze wiedzieć. 18 km do mety. I koniec ucieczki. Paterski się znalazł przed nami, proszę bardzo. Wykorzystajmy więc Paterskiego.
Korzystajmy Paterskiego, skoro jest ku temu okazja. Przesuniemy się troszkę do przodu. Kilometrów. Czy są jeszcze... O, przez przypadek mi się screen walnął. A, jeszcze jest Erken. Kurde, czemu jesteś tak daleko? Strasznie daleko jest Erken. Przesunął się już do przodu Arndt. Co zróbmy tak? To jakiś atak z lewej strony. Ciekawe. Niezbyt to chyba jest dobry pomysł. Szybka reakcja Treka. Szybka reakcja Gentle Pecin. Nikt nie odpuścił. 8 km. Paterski, nie zostawiaj mnie! Paterski! Gdzieś się zgubił. Chłopie! Ja cię tu potrzebuję z przodu. Dobra, Erken to już się w ogóle zgubił całkiem. Spróbuję zrobić tak, żeby Paterski mnie tym razem wyprowadził, skoro go już tutaj mam. Spróbuję go wykorzystać. 5 km. Mocne tempo. Wypadek. Ale daleko. 2,5 kilometra. 2 kilometry. Sprint Paterskim. Żel. I go. Czy nam wystarczy staminy? Dupą, dupą. Koniec. Mam koniec staminy, ale jeszcze jadę. Niestety. Arndt. Niestety Arndt. Brak tej wytrzymałości, niestety minus 8 zadecydowało, w innym wypadku mógłbym utrzymać ten sprint parę metrów dłużej, a tu już nie było siły na końcówce. A zobaczmy, gdzie jest nasz zespół, grzeją tyły, przyjechali w ogóle w drugiej grupie chyba. Zobaczmy powtórkę, tu mamy Arndta, jak nas wyprzedza, ja już tutaj prawie na siedząco jechałem. I jeszcze w ostatniej chwili dogonił zawodnika z Treka. Tutaj po prawej odjeżdża Paterski. Tutaj jeszcze prowadzę, ale już mnie tutaj wyprzedzili. I Arndt na ostatnich metrach zdobywa etap. Blisko. Myślę, że powinniśmy za to mieć koszulkę młodzika. Powinniśmy mieć koszulkę najlepszego młodzieżowca. No i jestem też trzeci w klasyfikacji generalnej, więc... No i mamy koszulkę najlepszego młodzieżowca, więc pojedziemy sobie w granatowej koszulce kolejny etap. Pierwsza koszulka wyścigu założona, 40 punktów. Także kolejna premia zgarnięta, to już będzie czwarta premia w tym Tour de Pologne. Super.